zaczekane, że to widocznie tak ma być. Jak sami wiecie, to trudno im wytłumaczyć, jak mi chodzi o te dwa żebra, bo takie mam wrażenie, ja tych żebro na rzeko zatoczyło i mnie tak strasznie to podkłosło. A ty męża miałaś na tych wyjazdach, a mat jeszcze. Aha. Na rybę to u was taka pogoda ładna? No. Co ty gadasz? Aha. Aha, z wody może. O Jezu, no to... Ojej. No nie ma, no to wiesz, to już nie ma, my to No. Okropne ma, Hela ma tak niedobre dzieci. To aż tak, to, tak się darli płakali, to ten mały, ten Grzesiu. No Grzesiek jest okropny, no. No. I po co jej było, ma ładny dom, mogła siedzieć w domu, a nie jeszcze co innego jechać z mężem, to gdzieś tam te dzieci jeszcze, no. Aha. Ma nie, no to już tyle lat, to ja wiem po sobie, że przecież można zwariować. No. No, to dobrze. Fajnie. Wiesz co, ja nie mam żadnych planów w tym roku jechać na przykład z góry, bo wiem, że Basia chyba gdzieś ma po 18 chce jechać. Wiem, że Krzysiek też się chyba dziś 1 sierpnia wybiera, że to jak wezmę urlop, no to muszę wtedy wziąć urlop jakoś, chociaż tydzień dla Basi, tydzień dla Krzyśka, no. Nie wiem, no może tak, wiesz, nigdy nie może nam się z Moniką tak razem złożyć, żeby mieć te 3 dni razem wolne i zajechać tak w weekend, nie? Będziemy kombinować, zobaczymy, no może akurat, no ale... Na razie no się nie da, no nie da się, bo wiesz jak u nas pracy, bierzesz tylko 2 tygodnie i nie ma urlopu tak, że bierzesz po 2 dni czy po 3 dni. A jeszcze Krzysia ma wtedy, jak Basia ma przyjechać, ma wesele córki, także też nie będę mogła wziąć urlopu, także że... No, drugą, tak. A tutaj... Nie, ta druga jest tutaj. No. 30 lipca mają ślub. No. No dobra, Basia, no. No dziękuję bardzo, no, na razie. Tak.